Zmarłe śmierć. Śmierć numer 47. Aby zrozumieć to, dlaczego właściwie znajduję się w miejscu, w którym aktualnie jestem, wierzcie w takim razie, że jest to kontynuacja śmierci numer 9 oraz 38. Znalazłem się w niebiosach, w sferze, która uznawana jest za najbardziej enigmatyczną. Tak jak ze szczegółami w piekle mogę opowiadać o władcach i miejscach, które tam istnieją, tak tutaj, tak naprawdę na wejściu nie mam wiele do powiedzenia. Niebiosa na Nibiru są uznawane jako przeciwieństwo piekła. Tak jak piekło jest uznawane za synonim kary i zła, niebiosa zaś przyjmuje się jako miejsce wszelkiego dobra. Choć nie do końca tak jest. Niebiosa odpowiadają za ład i równowagę na Nibiru. Jak już nieraz wspominałem, Nibiru ma około 15 tysięcy lat. Jak oczywiście można się domyślić, istoty pełniące jakąś rolę na tym świecie musiały się zmieniać przez ten czas. Nie wszyscy są w wieku samej planety, prawda? Chodzi o istoty, które sprawują pieczę nad prawami tego świata, tak jak Anioły Śmierci, Smoki Tiraf, albo naznaczanie odpowiednich istot. Nieraz wspominałem o Nonumundu, czyli jedynym prawdziwym demonie, aniele i umarłym, którzy chodzą po Nibiru. Cierpienie, ukojenie oraz zguba. Pewnie teraz każdy z was pomyśli, że to właśnie ukojenie zabrało mi z piekła. Otóż nie. Był to inny anioł. Z jakiegoś powodu nie chciała odejść do nieba i została na Nibiru. Ale mniejsza z tym. Nonmundum są oczami światów pośmiertnych oraz zajmują się naznaczaniem istot. Miejsce niebios wygląda jak wiele błyszczących złotych pałaców wokół chmur. Gdy przemierzałem ich korytarze, miałem wrażenie, że każde z tych pomieszczeń ma inny rozmiar. W niektórych pomieszczeniach, w niektórych pokojach mieściłoby się setki tysięcy istot. Tak samo jak w piekle, identycznie jest tu. Większość bytów zamieszkujące niebiosa wygląda po prostu jak mieszkańcy Nibiru. No, w końcu to są po prostu zmarłe istoty z Nibiru, tak? Jednakże same anioły wyglądają jak kamienne zbroje. A te, które są wyżej, potrafią przyjąć najbardziej surrealistyczne kształty. Jednakże wszystko obraca się wokół marmuru, piór, złota oraz światła. To ciekawe, jak inne sfery oraz sfery poza światem rządzą się zupełnie innymi prawami. Aż sama myśl się nasuwa, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Wszechmogący. Niebiosa nie mają żadnych władców. Można powiedzieć, że jest to wspólny umysł, po prostu, nie wiem, odgórnie zaprogramowany, wyznaczają jakieś przeznaczenie, można tak powiedzieć. Po prostu są przydzielani do jakichś zadań. Każdy ma jakieś wyznaczone zadanie. Można to porównać do mrowiska. Niebiosa są najbardziej zakazanym miejscem dla śmiertelników. Dlatego, gdy tylko anioł strażnik mnie zobaczył, szybko wypalił mnie blaskiem światła. Opuściłem niebiosa. Jednakże wciąż towarzyszyła mi postać Anielicy. Wkroczyłem do następnego świata Nonmundu. Zaświatów. Kolejna historia do opowiedzenia. Mokry sen czarnego piewcy. Tak zginąłem po raz 47.